Witam z tej strony, Bednar. W dzisiejszym odcinku będzie mała zmiana w mojej hodowli. Jak widzicie, z tej ściany zniknęły dwa duże zbiorniki. Postanowiłem tutaj bardziej wykorzystać przestrzeń tej całej ściany i zmontować, myślę, że coś bardziej sensownego. A co, to oczywiście zaraz dowiecie się, jak to wszystko będzie wyglądało. Także materiał już mamy przywieziony. Tutaj będą zamontowane troszeczkę mocniejsze kantówki 6x6, ze względu, że będę chciał bardziej wykorzystać przestrzeń tej ściany. I będziemy dokładać również trzecie pięterko. No ale to wszystko zaraz się dowiecie. Z całego montażu. Także co, żeby nie przedłużać, no to lecimy z tematem. Na początek skręciłem taką małą podbudowę pod to moje wąskie akwarium 250 litrów. Także lecimy z montażem nowego regału. Jak możecie zauważyć, wszystko jest montowane do ściany. To jest najlepszy, najszybszy sposób. Możemy być w 100% pewni, że nam się to nigdy nie przewróci. Nawet jeśli ktoś by się o to oparł, czy cokolwiek. Jest to zamontowane do ściany, więc wszystko będzie stabilne i jak najbardziej wytrzymałe. Także nie ma się co tutaj martwić o takie rzeczy. Jak widać, wszystko robię pod laser. Teraz montujemy drugi poziom. I mamy już zamontowany trzeci poziom. Też będziemy powoli robić tutaj konstrukcję zewnętrzną. Całą ramkę. Tutaj widzicie, mamy już zamontowaną jedną kantóweczkę. Wszystko tutaj musi być w poziomie, jak i również w pionie. Mamy tutaj już zamontowane dwie kantóweczki. Zaraz dorzucimy kolejne dwie. Także można powiedzieć, ruszt jest praktycznie skończony. Jak na razie wygląda wszystko bardzo dobrze. Także jakoś ta robota idzie. Tutaj już mamy zrobiony ruszt. Już jest połowę po prawej stronie opłytowane. Dorzucimy jeszcze. Tutaj muszę tylko dociąć płyty. Dokręcić do rusztu. I można powiedzieć, robota będzie zrobiona. Troszeczkę tutaj przegiąłem z tymi kantówkami 6x6. Spokojnie by wystarczyły 5x5. No ale takie były w sklepie pod ręką. No powoli fajnie to wygląda. Zobaczymy. Niektórzy pod moimi filmikami pisali, dlaczego nie zrobiłem sobie jeszcze jednego piętra. No to właśnie postanowiłem zrobić na tej krótkiej ścianie. A jak to wyjdzie, jak będzie się obsługiwało takie akwaria, wszystko się okaże. Również co będzie pływało w tych zbiornikach, to też wszystkiego się dowiecie na pewno w kolejnych odcinkach. Na razie teraz trzeba czekać na zbiorniki i wtedy dopiero zacznie się zabawa. Także jedną ścianę po lewej stronie mam zagospodarowaną porządnie. No i teraz przyszedł czas na tą ścianę. Myślę, że jest to jak najbardziej dobry pomysł. Filtracja tu będzie całkowicie inna niż po lewej stronie. No myślę, że jakoś to będzie funkcjonować. Wszystko się okaże. Czy to był dobry krok, żeby zrobić trzy poziomy, czy jednak dwa. A w tym zbiorniku, jak widzicie,
z powrotem powróciły do grupy Santa Isabel, a ze względu, że po pierwsze będzie mi lepiej utrzymać wszystkie parametry wody, a drugie, jak będą chciały złożyć, to złożą, jak nie będą chciały, to nie złożą. Więc po co kombinować i zawalać sobie dwa zbiorniki, jak mogą pływać w troszeczkę większym zbiorniku i być po prostu w grupie. Więc w tym zbiorniczku już sobie pozostaną. Także co, chłopaki uwijają się ze zbiornikami. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będę miał je w domu. Także wtedy zaczniemy zabawę. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że wchodzicie na mój kanał, subskrybujecie, lajkujecie, jak i również komentujecie. Również dziękuję, że dołączacie do mojej grupy na Facebooku. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.